Pracownia ubioru. Pierwsze pytanie. Jak wygląda pracownia ubioru? Pracownia ubioru jest doskonale wyposażona w nowoczesne maszyny przemysłowe, takie jak stebnówki do szycia lekkiego, stebnówki do szycia ciężkiego, stebnówki jednoramienne, overlock, a także interlock. Maszyny te pozwalają na wykonywanie tak naprawdę bardzo skomplikowanych projektów związanych na przykład z odzieżą sportową, z odzieżą ciężką, lekką, a także mamy do zaoferowania tutaj wykonywanie projektów tapicerskich, a także toreb. Jakie tematy będą poruszane? W pracowni ubioru studenci podejmują tematy związane z różnymi dziedzinami projektowania ubioru. Mam na myśli tutaj ubiór klasyczny, ubiór prêt-à-porter, ubiór haute couture, funkcjonalny, a także sportowy, sceniczny. Mamy tutaj również do zaoferowania projektowanie toreb, na przykład praktycznych lub też eleganckich typowo, a także tkanin. A jeśli chodzi o tkaninę, to bardzo lubimy tutaj kontynuację, żeby pokazać, że jest mimo wszystko tkanina użytkowa, czyli umieszczenie jej w przestrzeni ubioru, mebla bądź też torby. W zeszłym semestrze udało nam się zaprojektować ze studentami taką mini kolekcję do tematu zawodowcy i poruszyli tutaj tematy związane z projektowaniem ubiorów dla pracowników McDonalda, pracowników DHL-u, Żabki, a także marynarki dla muzyków scenicznych. Projektowany jest jeden ubiór czy cała kolekcja? Im studenci są na wyższym poziomie toku studiów, tym więcej od nich wymagam. Jest to związane z tym, że posiadają więcej wiedzy, więcej możliwości, większą świadomość projektową, a także samodzielność w podejmowaniu decyzji. Ja preferuję oczywiście na zajęciach projektowanie takiej mini kolekcji, czyli kolekcji, która składa się z 2 do 4 sylwetek ubiorów. I taka oczywiście mini kolekcja sprawia, że student rozwija swój warsztat projektowy, a także może pojechać z taką mini kolekcją na konkurs. Jak wyglądają zajęcia? Na zajęciach zaczynamy od poznania tematu. Idziemy tutaj do analizy funkcjonalnej, ergonomicznej, a także estetycznej. Wykonujemy szkice, tworzymy moodboardy, wyszukujemy inspiracji, a także projektujemy w programach 2D ilustracje, tak by móc sobie zwizualizować projekt koncepcyjny już z nałożonymi kolorami, a także tkaninami. Mając już zebraną bazę danych, możemy przystąpić do wykonywania naszych projektów, czyli przejść do części praktycznej, a do tego będą nam potrzebne manekiny. Nasz przyjaciel manekin posłuży nam nie tylko do przymiarek, ale także do tworzenia wykrojów. Czy nauczę Was szyć? Pewnie, ale musicie uzbroić się w cierpliwość i zaangażowanie. Czy jest to trudne? Dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z projektowaniem ubioru, może to się wydawać przerażające, lecz zapewniam Was, że zajęcia są bardzo przyjemne i ciekawe. Są dostosowane do treści programowych, jakie student powinien nabyć w całym toku kształcenia studiów. A poza tym będę przy Was cały czas.